kochani, witam was w kolejnym odcinku recenzji figurek koni. I dzisiaj będzie kontynuacja propozycji użytkowniczki Majki i Ty, która napisała, że mam zrobić recenzję wszystkich Shetlandów, jakie posiadam. I dzisiaj kolejny odcinek, który to kontynuuje, ten pomysł. I dzisiaj, jak widzicie po tytule, będą śrebaczki szetlandzkie. I ja właśnie w swojej kolekcji mam te dwa. I zaczniemy sobie może od tego starszego. Jest to źrebaczek z 2015 roku, jeżeli się nie mylę. I nazywa się Coco, jest to klaczka. Jest maści takiej, no, kasztanowatej, ale jednak ma kilka odmianek, więc może też... Chociaż to nie jest do końca srokaty, ale ma tutaj takie dwie duże odmianki. Więc możecie mi jeszcze napisać, jaka to jest dokładnie maść, skoro ma tutaj takie odmianki. No, ale tak właśnie, nazywa się Coco. Pisane przez 2C, jakby coś, i naprawdę jest przesłodka, prześliczna. Zobaczcie jej pyszczek. O, tutaj tak wygląda, jakby miała rzęsy, ale tak naprawdę ich nie ma, niestety. No, jest naprawdę przesłodka, prześliczna. Bardzo ją lubię, zwłaszcza na zdjęciach, właśnie w tej pozycji na przykład. Bo zobaczcie, jak wygląda słodka. No, po prostu sama słodycz. Kocham ją po prostu. Naprawdę jest prześliczna. No. A drugi źrebaczek to ogierek i nazywa się Bursztyn. I mam go z kalendarza adwentowego 2017 ze Schneisha. Jest to wersja exclusive, także raczej niedostępna w sklepach. Od razu was uprzedzę, tylko właśnie w kalendarzu adwentowym 2017. Możecie oczywiście zajrzeć do playlisty z otwieraniem kalendarza adwentowego 2017 i zobaczyć, w którym odcinku on był. Może wam podlinkuję, jeżeli nie zapomnę, zobaczę. No, ale tak właśnie wygląda bursztyn. Jest on maści, można by powiedzieć, gniadej, tak mi przynajmniej wygląda. Jeżeli macie inne propozycje, jaka to może być maść, no to oczywiście piszcie. No i tak właśnie wygląda. Też jest bardzo słodki, prześliczny. Będę bardzo go lubię. I on ma taką fajną fakturę sierści, która jest chropowata w dotyku. I to mi bardzo odpowiada. I naprawdę fajnie to wygląda. On jest przesłodki, prześliczny. Też go bardzo lubię. No i zobaczcie tego słodziaka. No naprawdę jest przesłodki. I naprawdę tutaj ciężko mi wybrać, którego wolę, bo się teraz wam pokażę, jak one wyglądają razem. O, tak właśnie wyglądają. Są oczywiście różne płci i nie tylko, różnych maści, ale no i tak uwielbiam je oba. I naprawdę ciężko mi wybrać, bo zobaczcie te słodziaki. Naprawdę mega ciężko jest mi wybrać. Dlatego pomyślałam, że ustawię je na równym poziomie, bo po prostu nie jestem w stanie wybrać między tymi dwoma słodziakami, naprawdę nie jestem w stanie. No. Ale jeżeli wy macie swojego faworyta, no to oczywiście piszcie, czy wolicie Coco, czy bursztyna. Także to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie proszę łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i oczywiście piszcie w komentarzu, którego z tych źrebaczków walicie. I jeżeli chodzi o konie kuce szetlandzkie, to będzie jeszcze jeden odcinek z klaczką z kolekty. Także będziecie wyczekiwać i to będzie następny odcinek właśnie. I potem już będzie koniec, jeżeli chodzi o kuce szetlandzkie. Oczywiście wszystkie poprzednie odcinki będziecie mieli też w opisie, jeżeli ich nie widzieliście. No. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa. I oczywiście na końcu filmu będą jeszcze zdjęcia. No. Także to tyle.